przeprowadzę teraz pomiar rezystancji, małej rezystancji o wielkości 1000 Ohma. Pomiar zostanie przeprowadzony metodą techniczną przy użyciu dwóch przyrządów. Tutaj akurat zdecydowałem się na użycie przyrządów w starym stylu. Ten multimet jest ustawiony na pomiar natężenia prądu na zakres 1600 mA. To jest jego maksymalny zakres. Ten multimetr jest ustawiony na pomiar napięcia, jest ustawiony na zakres 1,6 mV. Z tego względu, że są to multimetry o dużej rezystancji wewnętrznej, proszę zauważyć, pomimo ich ekranowania, może przybliżę wskazówkę, nawet ruch ręki w pobliżu, ja ich nie dotykam, ma znaczenie. Z tego względu multimetr mierzący napięcie jest połączony z uziomem. Pozwala to zminimalizować problem pomiaru tak małych napięć. Na sam początek muszę spowodować, żeby obydwa przyrządy wskazywały tutaj 0. Ja mam ułatwione zadanie, ponieważ tutaj mam lusterko. Dopiero gdy cały układ pomiarowy jest kompletny, łącznie ze mną, czyli znajduje się na swoim miejscu, tutaj gdzie chcę regulować natężenie prądu, jestem w stanie ustawić 0 na woltomierzu na tak małym zakresie przy takiej odporności wewnętrznej. Będę pracował na zwykłym zasilaczu laboratoryjnym o raczej przeciętnych parametrach z ograniczeniem prądowym. Rozkręcam sobie teraz prąd. Ustawię natężenie na, muszę zabrać pady, żeby zaburzać pomiaru, na 1 amper. Spadek napięcia w tej chwili wynosi, no się poruszyłem i od razu zmienił się wynik pomiaru. Muszę przeprowadzić go jeszcze raz. Jeszcze raz muszę ustawić 0. Nie będę już machał tutaj rękoma. 0 ustawione. Jeszcze raz. 1 amper i mam w tym momencie 1 mV spadku napięcia na rezystancji 1000 Ohma. Zgodnie ze wzorem zgadza się. Czyli bardzo prostymi przyrządami udało się przeprowadzić pomiar całkiem małej rezystancji, właściwie to nawet bardzo małej. Pokażę jeszcze, jaki zasilacz został użyty. Zwykły, prosty zasilacz. Tutaj jedna z gałek jest wymieniona z tego względu, że podmieniłem potencjometr na potencjometr precyzyjny, 10-obrotowy. Dzięki temu łatwiej mi ustalić odpowiednie wartości. W tej chwili ponowiłem pomiar. Widać, że całość jest przeprowadzana przy użyciu 1 V.